cholipka. Dobra, może do paleto, do sklepu, tam może jest jakaś dzielnica rybacka. Musimy znaleźć mola, takie, wiesz, miejsca, gdzie pachnie rybą. Kumasz? Jakieś kuterskie zajazdy. Wanili to wali śledziem. No, wanili to. Kurwa, to gdzie kupię tą wędkę zajebaną? Może w tym sklepie, gdzie łódka jest napisana? Ty, a podejdź tutaj, pod sklep, kurwa, z łódkami. Ja tu tylko coś przeczytam w książce. Poradnik młodego rybaka, rozdział drugi. Jak złowić dobrą rybcie? Wstęp do nadziewania tej przynęty. Jak dobrze nadzieć robaka. Ciekawy rozdział. Mark Twain pisał tą książkę 2 lata temu. Nowość. Podobno nowe wizje na łędkarstwo, no. To słyszałem. A, jesteśmy? Dobra, zaczytałem się, sorry. Ten rozdział jest zajebisty. Na końcu się, kurwa, kończy zajebiście. Nie będę ci mówił, pożyczę ci książkę. Dobra, tu było dziś można kupić u Huberta, kurwa, łódkę. Hubcio! Nie ma go. Pędrak jeden. Nie ma nikogo, może być w środku. Pokręcę się tutaj. That's how poppin', boys. Czekaj, bo mnie to męczy bieganie takie. Spokojnie, jeszcze rozejrzę. Bogate fury. Może to jakieś zawody rybackie z strony najlepszych rybaków. Poczekaj, sprawdzę górę. Siemanko, przepraszam w spotkaniu tutaj biznesowym. Wiecie, gdzie jest może jakaś wędka? Wypierdolę, jebany rybaku. Chodziło mi tylko o wędkę. Sklep wędkarski, może widzieliście jakiegoś gościa w kaloszach czy coś? Powiedziałem, wypierdolaj. Okej, do widzenia. Trochę grzeczniej. Chodź, idź tu po nas, Bob. Po moich wybrykach ludzie mnie kojarzą i wszyscy mają po prostu na mnie wyjebaną lachę. Był na mnie big flopa, flip flopa, czyli duży klapek, bo zawsze, kurwa, się wykurwiam na łeb. Dobra, spadamy stąd. Inne molo, jesteś taksówkarzem, powinieneś wiedzieć, gdzie jest jakieś inne molo. Ty, ale policzmy jakoś taniej ten kurde, się na wachę się zrzucimy. Poza tym, stary, dobra. Ty też możesz ogarnąć łydkę, kurwa, wędkę. Nauczę cię. O, patrz, ale dupeczko, o kurwa. O, cię kręcę. Nasty bitch, big ass fat bitches, yeah. Floppy flopa bym z nią zrobił, big papin, wiesz o co chodzi? Gardłby, tak, założył jej rondel na łeb, no, w dziurą, rondel z dziurą bym ci założył. By mi biegi zmieniała. Ma wyjebane w nas, ale ma leginy. Nie takie dupy dla nas, w strojach, kurwa, rybaka i w twoim, kurwa. Stary, ja pierdolę, jedziemy. Nie mam pojęcia, stary, na jakie molo możemy teraz uderzyć. Może jakiś sklep blisko morza? To mogę wzdłuż oceanu jechać. Mam pomysł. Ale tak możemy cały dzień jeździć, chuje znajdziemy. Tutaj, byczku. Masz mój telefon, widzisz, na GPS-ie 3,5 km stąd. Dobra. Na Google piszą, że tam był kiedyś ten. Naprawa kutrów i wędek. Stary adres. Ale może jeszcze aktualne. Cholipka. Wiedziałem, że to nie jest takie proste praca rybaka w tym mieście. Wiedziałem, że kurator, kurwa, te podśmiechujki, jak wychodziłem z biura, nie były bez przyczyny. Jebany wrzucił mnie w niezłe masło. Niezły kisiel. Pozłościć tak skurwy syn zrobił? Tak, ale przynajmniej jeden dzień kuratorki już ma za mną. Jeszcze tylko 89 dni i jestem wolny. Nie będę musiał się na komisariat zgłaszać. Chyba teraz prosto będzie i w prawo. Prosto? I w prawo, i w prawo, kurwa, no. Tam będzie wędka, bo tam jest blisko molo. Zgadza się, raz. I jest blisko woda, nie? No bo tam gdzie molo, tam woda. No ale chuj z tym. Znajdziemy tą wędkę, widzowie. Żadnej zgradzionej bryki, nawet ustawka nawet nie wyszła nam. Dobra, opatrzność nad nami działa. Dobra, Bob, niedługo będziemy. Wydaje się, to niedaleko. Widzisz, zaczyna się już taka, można powiedzieć, nadmorska dzielnica. Czuć bryzę. Chodź, tu sklep nad dworzem, to może tu coś będzie. Tutaj? No dobra, sprawdzę. Nie wygląda. Robs. Robs Liquids. Wydaje mi się. O kurwa! Kurwa, jaj. Kurwa, na jakiejś rzepie. Na szybie klejone. Będzie już tak było. Stara buda jest. Ale przypał. Dory, witam serdecznie, jakieś wędki ma pan? Co ty pierdolisz, jakie wędki? Szuka wędki. Kanapka, cygaro, kość, donaty, szmatka, wino, wódka, woda, whisky, zapalniczka. No to nieźle. Dobra, nic, nieważne. Dobra, spadamy. Wejdę tymi, nie będę stał przy tamtych pustych. Będzie przypał jeszcze. Nic nie ma, nie? Ogarnie się, dokleisz, nie ma nic, wyśmiała mnie. Schowam to potem do... Bagaja schowałem, potem to szef se przyklepi. Nie moja wina, że taką starą łupę mi dał. Wiem o co chodzi. Wiesz, my garnuchy powinniśmy trzymać razem. I tu w lewo. Dobra, powinien mieć jakiś sklep. Jest, widzisz? Po lewej. Okej, trzymaj kciuki. Dzień dobry, szukam wędeczki. No nie wierzę w to, jak gdzie jest, kurwa, wędka zajebana? O kurwa. Do widzenia. Chuja tam jest, kurwa. Jeżdżę całe miasto, kurwa, cały dzień, 25 godzin na nogach, kurwa, jestem i szukam pierdolonego kawałku drewna ze sznurkiem. Rozumiesz? I z haczykiem. Ja pierdolę, poniżył mnie jak szmatę. Jebany kurator. Może na końcu molaka będzie coś, ale wątpię. Pamiętam te rejony, to była jakaś wielka strzelanina. Pamiętam tutaj, no. Okej, to było z 10 lat temu. Dobra, może tu? Skąd ja dorwę wędkę? Urzędnik jest tylko jeden. Coś czuję, że tu jest wędka, widzowie. Że tu jest taki mały sklepik. Dobry paniuszku, nie kojarzy może pan jakiegoś wędkarskiego sklepu? Przewieszkę ma wariatka. Dobra, może w kafe? Ej, ciastko i kawa! Nie, dziękuję, wędki pan może ma?
Kurwa! Ja, to mogło się udać! Wędkarski, hop hop! Cholipka, bo już tak blisko. Siemanko, nie wiesz, czy jest rybacki sklep? Dobra, poszukiwaczka przygód, kurwa, złota szuka. Może tu jakiś ukryty? Nie, w pizdę. No, chuja tu jest, stary. Odsłonił do mnie kubel taki ty i mówi, że to na tamtym molo jednak gdzieś jest. Na tamtym molo? Na tamtym, no. Wiesz, gdzie to jest? Powiedział ci, to jest? Powiedziesz normalnie, tam sklep jest. Tam jest sklep na molo? Nie. Dobra, dawaj tam. Ale byliśmy tam przed chwilą, tam gdzie byliśmy przed chwilą? No tak, na molo w Los Santos? Dobra, prowadź. Okej. No i mamy to, mamy to. Kurwa, dawaj gruby. Kurwa, ciepło tutaj strasznie, no. Co jest spocony, jestem jak świnia. Nie, jasne, jasne. A co to był za kumpel? Tak kumpel do ciebie dzwoni i mówi, gdzie są wędki? No napisałem na tym, na Twitterze, wiesz, napisałem. Na Twitterze, na czym to Twitterze? A ty wie, gdzie wędeczkę kupić? Gdzie to tego Twittera ściągnąć? Z jakiej aplikacji? Co to jest aplikacja? Normalnie, no wchodzisz w sklepik. Widzę. Ty masz ten, Twitter, no. Dobra, Bobby, jasne, widzę cię, Bob Stał masz konto. Dodam cię do obserwowanych. Dobra, dzięki. Jak myślisz, że taka wędka może kosztować? Zostało mi 1900 dolców z kuratorskiego budżetu. Dobra, to było niedaleko sądz, tak? No tak, no to okay. Tak, co byliśmy. Zajebiście. Słuchaj, ty ile liczysz za kilometr? Ile mi to za to mnie skasujesz, bratku? Dzisiaj tam szef kazał za połowę ceny, nie wiem czemu robić. Okej, a ile to mniej więcej wyjdzie? A to potem podliczymy, no. To za drzwi coś ci sypnę jeszcze, nie? Soróweczka, jak mówię, ale one już na wahaczach, kurwa, tutaj wzdetnych się bujały. Opierałem się ręką, to już tak dygotały lekko. Jak mówię, to jak przyjechałem, jak wysiadłem do taksówki, to już tak były pierdolnięte, byczku, wiesz? Dobra, nie, no spokojnie, te drzwi to... Chyba nie twoja wina, no. Okej. Dobra. Mówisz, że tutaj? Tak mi kolega zadzwonił, no. No to prowadź, mam nadzieję, że twój kolega cię nie tu wystawił. Może to jakaś zasadzka jest, kurwa. Na Twitterze ci napisał, a tu będą jakieś garnuchy z klamkami, nas podziurawią, kurwa. Jak kozi ser. To dobra morda była. Zrób takie dobre mordy, a potem 60, kurwa, jebane walą, kurwa, papieżaki na ciebie. Musisz być w ogóle czujny cały czas. Ale uprzedzony chyba jesteś, wiesz? Co, uprzedzony? Co ty pierdolisz, gościu? Zobaczysz, jak ci wykiwa nie jedna panna, jeden ziomek, to będziesz uprzedzony. Bobie jebany. Wiesz, jest po lewej stronie, jakiś sklep. No i co? Chodź tutaj, może tam będzie. Jesteś pewny, że to jest tam? Mówię po lewej stronie. Jak wchodzisz na molo, to jakiś sklep wędkarski po lewej stronie. Wiedział, że jak szyld zobaczę, to będę wiedział. O, może tu, Sharky Bites. Przekąski dla szarka, dla rekina. Chyba smażone. Dzień dobry, witam. O, jest właściwie Chiquita. Dzień dobry, ja wprawię wędki. Chłopie, tu mam hamburgery, taco, donaty, sok maka, joka i Coca-Cola, energy drinka. Chłopie, jakąś wędkę, wypierdalaj. Okej. Okay. Jasne, to poproszę jednego donata. Kartą będzie, dotykowo. Dzięki, do widzenia. Dobra. Siemano dziewczyny. Jestem rybak garnuch, a.k.a. Loginato, Logan, cappuccino, wariatko. Wyskoczyłem ostatnio z Houston. A jak się nazywacie? Monique. Monique, piękne imię. Słuchaj, nie dałbyś mi może swojego numeru? Wariatko, byś mi się ustawił na jakiegoś gofra? O, wiesz co, jestem zajęta. Spływaj stąd, fajt łapo. Okej. Okay. Jasne. Trzymaj się, Monique. Gdzie jest gruby? Gruby! Gruby! Kurwa, gdzie jest gruby? O, miałeś rację, to tutaj? The Seaward? My tego nie zauważyliśmy wcześniej, ty. Kurka wodna. Dzień dobry. Jest! 428 baksów! Zestaw wątkarski, mały Fisher, mam 3-letni używany po starym pradziadzie, kurwa, wujku Wilsonie. O, rękojeść drewniana, wędka, kurwa, kołowrotek spalany, kurwa, na wstecznym aluminiaku. Chłopie, to jest legendarny zestaw wędkarski. Aha, poproszę. To będzie kartą. Tak jest, proszę. Dziękuję. Oh yeah. Oh. Gdzieś udało się. Chłopie. Na tym to złowie, kurwa. Całą ławicę. If you know what I mean. Kręcę kołowrotem i biorę szprotę, kurwa, na wachlarz. Dobra. Mamy wszystko, co chcieliśmy mieć. Gites. Poniosę ją. Uskładana jest do kieszonkowa wędka. Chodź się, kołowrotek do kieszeni i proszę bardzo, popatrz się, byku. Jak ołóweczek rozkładana. Ha, ha, ha. Okej, okay, that's how puppet boy. Czego ty ludzie nie wymyślą już? Dobra. Teraz zobaczymy, czy ona działa w ogóle. Dawaj ze mną nad wodę. Tak, na koniec molo? O, czekaj. Na spokojnie, gruby, wiem, że ty biegać nie umiesz. No, już cały spocony i taki styl. A dawno tyle kilometrów na nogach mi zrobił. Luźna guma. Teraz z wędką będzie wszystko proste. Ha, ha, ha. Jakieś przynęty potrzebuje, czy coś? Nie wiem, no. No ale powiem ci, tobie, w sumie to swojemu siomkowi, no ale to tobie, bo ty załatwisz tą informację. Jestem coś chyba winny, stary. No, czekaj, zobaczcie, to masz dobry szmalcu. Kumpel, no. Dobry kumpel zadzwonił, powiedział, że to ile za te podjazdy, ile za te jeszcze ruchy? To tamte burzenie? No, podsumuj to. Kurde, to było trochę, ty, ale trochę ja coś tam na minę wpakowałem, nie? Mówię, tu pojedźmy tu, żeby nie było życie naciągam. Dobra. Ile potrzeba w takim razie? Wiesz, że ci sam na kursy naciągam. Jasne, ale wolę spłacać swoje długi, stary. Nie chcę niedomówień. Do urzędu, potem tu jechaliśmy, potem tu, potem tu. No to mów ile, kurwa! 40 powiedzmy. $40? Trzymaj to stówę, stary, na luźnej gumie. Kurwa.
Mam wędkę, dzięki tobie zarobię 1000 kroć takich pieniędzy. Niedługo zobaczysz mój kuter rybacki na mieście. Patrz na tą, ale Dolores, kurwa, ale bimbo ma, widzisz ją? To widzę. Pali kiepa. Ja nie lubię jak palą kiepa, potem już mordy idzie. Ty malenia, masz może pojarkę? O cię, kręca fez i lecimy za nią, lecimy. No tak gruby, idź wolno. Lawa lewa. Boję się z nią, ale ma kurwa pierdziawę. I jak to jest gruby? Wydaje mi się, że ona leci na rybaków. Jakby wyciągnął swoją wetkę, to by ocipiała. Zagadaj do niej gruby. Dawaj. Jo? No zagadaj. Dobry, dobry, dobry. Siemanko. Jaki dzień mamy dzisiaj? Ty wiesz co, może do mnie odejść. Chcę być sama. To jest pierdale. Spokojnie, nie, wyluzuj gruby. Jebu mnie wkurwiają te baby. Pospinana. Maj tak łazi i się dziwi, kurwa, że zagadają chłopy. Wiesz, na rycerze na białym koniu, a potem i tak o pieniędzy się rozchodzi. Wszystkie lapucery i plachary. Nie no, nie mów tak, nie bądź taki, jak to się mówi, uprzedzony. Wcześniej mi to zarzucałeś. Może po prostu trafiłeś na takie. Nie wszystkich do jednego wora. Pewnie od hajsu je odjebało. Znalazł bogatego fagasa, kurwa, wiesz. Od hajsu odpierdoliło i musi z księżniczką. Zobaczy za 5 lat, kurwa, jak się zacznie do roboty, trzeba iść. Jak kurwa pięknota przeminie, to się kurwa budzi z ręką w nocniku. Kopię w dupę i będzie musiała jebać potem na kasie. Prosta sprawunia. Tego trzeba od dziecka się kształcić. Dlatego ja jestem wędkarzem, mam 38 lat, nie mam mieszkania, mam kuratora nocową, kilka odsiadek, ale biorę się za siebie od nowa. That's how poppin' boy. Wiesz, o czym nawijam garnuchu? Ty wiesz przynajmniej jak życie wygląda, a ona to co wie. Właśnie te. Jak pieniądze, do i na krowa. Marnujesz na tej taksówce, bo powinieneś iść kurwa na jakiegoś tego urzędnika, psychologa. Słowem dobrze od ciebie wieje. Dobra, sprawdźmy, czy ten zestaw działa, czy to nie jest jakaś chujnia. Okej. Okay. Molo, bardziej wzmożone morze. No, na plaży by nic nie poszło, bo gówniaki jebany biegają w majtach, kurwa, ze starymi, w gumowych tych, kurwa, jak to się nazywa, tych kołach. Dobra, okej. Okay. Zestaw, tak, pelktkarski aktywacja. Okej. Okay. Zobaczymy, czy coś w ogóle zacznie brać tutaj. Wow, 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 wow! Jest? Mam coś? Kurwa, a, ciągnie! Aj! Co jest grane? Wow! O kurwa! To jest jakiś chyba turboszczupak! Kaleszowiec! Żeby się nie zerwał! Ajajaj! Ciężko! Kurwa! Stary wędki but! Nie złam. Stary jebany but! Szarpałem się kurwa z nim jak jakiś z 50-kilowym kurwa waleniem! A to był jebany stary but! O fans! Spokojnie! Zaraz przyjdzie coś następnego. No, chyba, że masz takie szczęście do ryb jak ja do bab. Cicho, cicho, cicho! Spłoszysz rybkę. Chyba trzeba jeszcze raz tutaj. Nic nie bierze. Trzeba być cierpliwym. No. Ale dobra, jak na pierwszy raz przynajmniej coś złowiłem, nie mam wiesz. Gorsze było takie powiedzenie, że lepiej na spławiku coś mieć tam na tym kurwa haczyku, niż nic, nie? No i co teraz, nic nie będzie mi brać? No nie wiem, no tak jakbyś babę chciał, albo brzydką, albo żadną, ja chyba wolę żadną, niż jakąś raszplę. A, w pewnym wieku i w Stanach to nawet raszpla jest dobra. Jak dobrze podchmielony jesteś, to ta raszpla przez godziny wygląda jak jebana Pamela Anderson. Nic nie bierze, co jest kurwa? Dobra. O, kolejna mała płotka. Dobra. Ale czekaj, położyć tutaj na boczku. Co jest kurwa, czemu one nie skakują mi? Mam dwie ryby. Czekaj, jakby po jakąś siatkę. Dobra, weź jakąś siatę. Dobra. Elegancko. O tak, muszki ty błękitny. Bardzo dobry okaz. Okej, okay, ale ciągnie. Mamy, co to jest? Ja cię kręcę, dobra. 4 rybki już złowione. Okej, okay. 4 rybki to już dużo. Masz jakąś siatkę? Dawaj. No, znalazłem. Wrzucam ci tu je. Jeszcze bulgotają, kurwo, walę ją na pizdę! O, żebym się dobił, ogłusić trzeba szmoty. O, rybu jebana, lecimy dur, wkładam ci do siatki tutaj, bonjour. Masz, do taksówki, jedziemy to opierdolić, musimy znaleźć skup rybny. Błękitny majtaj, podwójny dorsz i kwasik, kurwa, brązowawy, kurwa, z północnego archipelagu. Zobacz, ile to kosztuje. W poradniku rybaka... Utkaj pizdę, kawoszko. W poradniku rybaka... Olala, 300 dolców za to mogę zgarnąć nawet, w dobrym sklepie rybackim. A błękitny falbanek, 1000 dolców, ryba hodowlana, można ją złowić, kurwa, w oceanach północnego, kurwa, Los Santos. Świetnie. Dobra, zapiszmy na molo. Dobrze biorą, urzędne. Na bok miasta, tak jest. Złowione 4 ryby, błękitek, szkarłatnie kurwa i moszkiter. Jak się nazywa ta ostatnia? Masz chuj, ryba. Niech będzie. Mamy 4 razem. Wartość rynkowa około 300 dolarów. Więc musimy zarobić 500. 500 dolców musimy na tych rybach zgarnąć. Ale tu dupeczki chodzą, stary. Chyba będę częściej tu przychodził. Tylko muszę się inaczej ubrać. Ryby tam nie ruszają się w tej siatce? Nie. Ładnie, że się przypierdolił. Ty byku, masz zapalarę może? Masz zapalniczkę, bo moja coś nie trybi. Dobra, do ogarnąć coś? Dzięki, byczku. Zapalę po łowach, ta. Ja jestem garnuch. Garnuch, the fucking fisher. Big Rondor, skurwysynu. Z Kentucky jestem. Trzymaj się, byku. Trzymaj zapalarę. Dzięki. Czekaj, gruby. Co dopiero zapalniczkę kupiłem i już mi gaz poszedł w niej. Lipa totalna. Ale odpaliłeś? Proste. Jakiś ziomek w koszuli, kurwa. Tam siedział. A teraz może ty... Nie ogarnął być może od zioma informacji, kto kupuje takie ryby na mieście? Pewnie jakaś gruba ryba. Kumarz ryb. To śmieszne było.
Co tam się dzieje? Właśnie, ty na tym Twitterze, byku, bo wiesz, nie chcę się pokazywać na Twitterze, tak się składa, że trochę wrogów mam. Znaczy miałem, nie wiem jak teraz. Wiesz, urzędnik mi skasował sprawy policyjne i cywilne i te federalne. Ale przy połowu pewnych gangsterów mnie nie skasował. Tylko nie chciałbym się wychleć na Twitterze, Bobie. Dobra, dobra, no to coś, gdzie ryby kupić? Pewnie jakieś... Gdzie albo sprzedam jakieś ryby? Gdzie bym sprzedał ryby? Może tak spytaj na Twitterze. Pewnie albo jest jakiś rybny. Hurtowni, albo pewnie może to smażalnie jakieś po prostu sprzedają. Smażalnia ryb, właśnie. No kojarzy się to może jakaś... No, w zasadzie była smażalnia Franklina w centrum miasta, ale on zamknął ją 2 lata temu. Może on coś będzie wiedział. Jakiejś takiej jednej chińskiej. Znasz taką? No muszę tam sushi robią, wiesz, a sushi to musi być świeże, nie? Bo no to lecimy surowo. Tam, bratku, lecimy tam. A na pewno sushi, wie, bo wpierdalam tam często. Właśnie, muszę dogadać z jakimiś Japońcami, Azjatami, którzy ogarniają, wiecie, sushi. I połączymy siły, ja dam im rybę, oni mi sprzedają sushi. Właśnie tak, perpetuum mobile, rybackie perpetuum mobile. Kuter sushi, właśnie, specjalne połowy ryb, stary, będę bogaty. Oh yeah. I no, jakbyś taki kuter tutaj wynajął. Ta reklama na kutrze tego sushi. Być może sobie wypływały, żebyś sobie brał załogę jakąś, żeby to ci łowili. Ty powiem, masz łeb do interesu. Ty robaki pamiętaj, jak coś to ci narobię. Poważnie? A teraz brałem, może rzeczywiście będą robaki, będą lepsze ryby będą przyciągać. Mówię ci, mam sam znajomego na wsi, czasami na bimber do niego jeżdżę. No to wiesz, patyk robi inne takie, to mówisz, że tam... Przyjeżdżałem do niego często wędkarze i se kopią tam w tym łajdzie, czy jak to się nazywa. Dobra, koniec to kiepa. Raz załatwić biznes. Sushi mówisz. A kojarzysz tam, kto jest szefciem? Był taki Tong Pao, kurwa. Gości miał judo swoje, jakiś Shaolin odpierdalał, a potem założył swoje sushi. Może on? Rzuć mi te rybki tutaj. Zobacz, co to jest. O tak. Niezłe 4 okazy, naprawdę. To takie rzadkie. One rzadko się odrywają od ławic. Więc mieliśmy totalnego farta, że je złapałem. Ja to przyniosłem. Pan trąbisz, kurwa. Uważaj, bo bez agresji, wiesz, że masz wysoki cukier. To już zmęczony, wiesz, ty trochę się mnie tu poganiał po tym mieście. Tu gdzieś w prawo się chyba jest. To nad kanałem gdzieś taka knajpa była, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, taka chińska. Wiesz, to nie chodzę po chińskich knajpach. W ogóle po knajpach nie chodzę. Dupcam stare burgery i przepijam wodą, ci sowianką. Nie pamiętam, kiedy byłem w knajpie. Może miałem 18 lat, na zakończeniu roku szkolnego. W liceum to było, no, w Kubie. W Bolarente Pulco. Menaż totalny, laski cycki sobie dawały gryźć. Piękna sprawa. A teraz. Knajpa, jaką byłem, to może w przydrożnym bistro. Tu, ja tu lubię sobie czasami przyjechać, bo tu dobre sushi dają. Może gdzieś tutaj, wiesz, w okolicy. Gajer sobie zakładam, wchodzę, te wszystkie panienki myślą, że jakiś biznesmen, to skaczą koło mnie. A te zjadki to ładne takie. Lepiej, żeby kupili rybę. No i tu chuja jest. Nawet jednego samochodu. Nawet jak tu mają sushi, to mega chujowe, skoro tu nikt nie stoi. A tu wiesz, jak ci Chińczycy to tam otwierają 2 razy dziennie, nie? By to wszystko świeże było. Nie masz wystarczającej ilości ryb. Cing, ciang, ciąg, wypierdalaj mi stąd. Przynieś mi 500 ryby, będę mógł coś ci tutaj poradzić. Nie zapłacę ci za kilka okazów. Tak, to kartkę podał. Okej, dobra. Że w chód idą. Detalnie w chód, tylko ile takich ryb muszę tutaj przygarnąć im? Gdzie tu, może gdzieś bliżej ty by uszło połowić? Dobra, zobaczmy jakiś w Google staw. Tu jest kanał, nie? Może tu by było. Tak, tu jest blisko kanał, no. Podejdźmy to. Tak. Idziemy? No i sorry, masz tu otwarte drzwi. Nie będę jeździł tą taksówką. To tutaj jest, tutaj ma co jechać, ty. Tutaj? No tutaj, no. Ale myślisz, że ryby w kanale będziemy łowić, stary? Że to by totalna chujnia. Tu motorówkami pływają, sikają, szczają menele, kurwa, plują ludzie. Wiesz, o co chodzi? Po menażach tu tutaj wiesz, co się dzieje. Tu ryby? Ta pan kółek nie pyskował, to bym mu świeże przyniósł, a tak niech grzebę stąd. Dobra, patrzy przez szybę, nie patrzy. Zobaczymy, dobra, co tutaj dają. Melam na gumę do rzucia, przyczepę do znaczka, do haczyka i lecimy. Zobaczymy, co tu jest grane. Chuja, nic tu nie bierze nawet. Totalna pizza, stary. Nawet butów tu nie ma. Tu chuj ty, no to może trzeba. Poczekaj, zarzucę jeszcze supleksa. Może przynęta nie ta. Ty patrzę, czy nie idzie. No, nic za nic. Może za miejsce. Dobra. Tu chuj. Spadamy stąd. Musimy jechać na to molo. Rzeczywiście, to ma znaczenie, gdzie łowisz ryby, stary. Czy tu na plaży idziemy? Z plaży będziesz łowił, czy tam na... Tu są takie kamienie. To są takie kamienie, to by tutaj... Musimy na otwartą wodę wyjechać, tutaj w takich zapleczach tak zwanych to chuja będzie. Zobacz, ile w ogóle płaci ten za ryby. Ja bym uzbierał, wiesz, na jakiś motocykl. Takie kamienie. Tam kamienie? Będzie głęboko zaraz, no. Przy plaży też będzie cienko, to molo było najlepsze. Molo, ewentualnie tutaj sprawdźmy coś. Tam jakiś kuter jest. Taka dobra miejscówka. I kurwa, biada, ile się da. Tam jest wątpię, że przy plaży będą ryby. Sprawdźmy. Chyba na te kamienie tam wyjdziemy. Dobrze kminisz, stary. No, tutaj gorąc. Tam już głęboko będzie, nie? Kurwa, ale gorąc, tu się opalimy to ostro. Chodźcie, cholipka. Tyle okazji, żeby podpierdolić komuś telefon. Ale będę się trzymał swojego planu, bycia legalnym gościem. What up, boy? Czas na grube łowy.
Właśnie tak, najlepszy rybak w mieście, a.k.a. Garnuk, the fucking rondel, skurwysynu. Dobra, na kamienie mówisz. Tylko się nie spierdol, bo to ślisku. Jasne, wow. O kurwa! Śliskie. Mówiłem, no. Dobra, na spokojnie. Okej, okay. Ale światło odbija. Okej, okay, zobaczymy co tu dają. Gorąc jak skurwysyn. Nie chuja, powiem ci, bratku. Uważaj, gruby. Jak się wpierdolisz, to zaleje kurwa Japonię po drugiej stronie. To nic nie bierze? No nie chuja. Dupa, może po tamtej stronie. Jak się spierdoli, to mi telefon zaleje. O kurwa. Dobra. Może tutaj. No i chuja, twoje miejsce, twoja ławica jest martwa. Przecież tu nawet dno widać, stary. Tu dziecko pięcioletnie może na bosaka chodzić, pod niej będzie pół wystawać. Gdzie ci tu ryba podpłynie? No w sumie ostatni raz, jak ty byłem, to miałem 13 lat. To głęboko się wydawało. Prawda jeszcze tutaj. Dobra. Nie mam własne miejscówki do łowienia. Może tutaj, tu jest na pewno głębiej. Ale woda tak przejrzysta, że nawet nie widać ani jednej mojej rybki, kijanki. No. Może ty za niecierpliwy na te ryby trochę. Tam od razu, ledwo wrzuciłem kurwa haczyk, a już 15 ryb się pokręciło koło tego haczyka. Jak kukuryny koło biznesmena w klubie. No. Może tam zanęcają wcześniej, wiesz? No, trzeba iść na tamto molo. Na sam tam gdzie byliśmy wcześniej. Łotego, tam. Tam, no trudno, to chodź. No dobra, i tak gruby dobrze próbowałeś. Hoppa. Wow. O kurwa, gruby! Ja cię dupia! To nieźle, gruby, cały mokry! Kurwa, cię spierdoliłem! A gruby, coś to odpierdolił! Ja pierdolę! Chuj, teraz się wszystko klei do mnie jeszcze bardziej! A telefon cały masz? Kurwa, cały żeś mokry! Buty jeszcze ujebane glonami! No, zaraz spierdolił się, ty nie działa, nie odpala! No, mówiłem ci! Kurwa, się piasek teraz do butów klei! Dobra, to jak robimy? Ja może podejdę tam z buta, czy jedziemy tam... A ja podjadę! Dobra, ja tu pójdę z buta, pokręcę dobra. Się jeszcze! Widzimy się na molo! Okej, okay. Trzeba trochę potruchtać! Oh yeah! Muszę być w formie. Nie uciekam już przed psami, dlatego sobie sam zagwarantuję jakiś ruch. Oh yeah. Jeszcze chwilę, Logan, jeszcze trochę. Kurwa, za dużo szlugów. Dobra, spróbujemy tutaj jeszcze. O, wiem jeszcze, gdzie może być. Hoppa, tu jest o wiele głębiej. Rzucę daleko haczyk? Nie chuja. Nie biorę tak blisko. Ciężkie to, kurwa, całe łowienie. Lepiej było robić kasetki. O, cholipka. Dobra, jestem. Shark bites? I może też tutaj się dorywa jakąś sprzedaż ryb. Na pewno nie tylko w jednym sklepie się sprzedaje ryby. Musi być jakaś konkurencja, wolny rynek. O, gruby. Gruby, tutaj! Gruby mnie dogoni. O, gruby, tam ciężko. Dopiero tam doszedł. Dobra, jesteśmy, moja miejscówka. Może tu wynajmę gdzieś niedaleko mieszkanie. Czekaj, zobaczę, może jakieś są oferty mieszkalne. Najbliżej mieszkanie tutaj, do molo. Ta, zainteresuję tam się kupnem, w jakich cenach mają. Ale pierwsza robota. Dobra, czapa z bań. Mi ściąga bluzę z bioder. I ubiera. O tak, cieplutko i spokojnie. Dobra, zaczynamy. Oby łowy były dobre. Nakładam przynętkę, glizdę kurwa z ziemi, a nie jakaś mucha stara. Tak jest. O, coś bierze, od razu. Kurwa, nice. A się wirci, a się kręci, ale szponci, ale mąci. Kurwa. No niech to, cholera. Zerwało mi spławik. A, się kręca. Trzeba go związać. Jeszcze raz. Dobra. Na supełek poszedł mocniejszy. Może teraz się uda. Tu jest jakaś gruba ryba. Okej. Okay. Yeah. No to jest to. To jest to. Jest. Piękny okaz. Piękny okaz. Biorą gruby. I to na grubo. Wielkie sumy. Wiesz o co chodzi? Wielkie sumy za duże sumy. Rozumiesz? Sumy za sumy. Właśnie tak. Kilometrów na jeba? O, widziałem gruby. Jezus Maria. O, dasz radę? Powinieneś też kupić wędkę i się zrelaksować. Taksi wędka. To miejsce musisz mi pokazać na GPS-ie jeszcze raz później, gdzie handlują tymi rybami. Muszę sobie to jakoś wpisać w notes. Niedaleko masz pizzerię taką, nie wiem czy znasz. Stew pizza? No dokładnie. Okej, okay, no to będę wiedział. Jak jedziesz od niej, to główną drogą to po prawej ty będziesz miał. Kurwa! Za dużo ryb mam. Okej, okay. Mam pół tuzina ryb. Sochaczewika kurwa burnackiego i bladyka zamojskiego. To jest bardzo rzadka rybka. Zobacz sobie, jakie ma czerwone te kropeczki przy skrzelach. Albo nordycki peruwianczyk, albo właśnie dębowy kurwa jużwian. No, dębowy jużwian to może być. Czerwone piki, to może trypla ma ta ryba. Dobra, spadamy. Mam tyle ryb, ile powinny mieć. 6 ryb chyba gościu przytuli. Inaczej więcej nie wezmę tych ryb, stary. Chyba, że poczekaj. Mam inny pomysł. Trzymaj te ryby. Zobacz, byku. Mam pomysł. Trzymaj tą siatę. Tu masz 6 ryb, kurwa, tylko trzymaj uważnie. Trzymaj, ja złowię jeszcze 6. Zobaczymy, jak to będzie. Okej. Okay. Trzymaj tą siatę tam, wariacie, a ja złowię kolejne pół tuzina. I zobaczymy, jak nam to policzą. Na spokojnie. Czyż to jest moje złote miejsce. Okej, okay, coś kurwa ciągnie. Chyba kalosz, kurwa, rozmiar 12. No! Tuńczyk! Tuńczyk szlachecki! Na Bałtyckim morza może takiego spierdolnąć, wariacie. Złapę kolejną 6, będziemy razem 12. Zobaczymy, ile sianka zapłacą. Znowu tuńczyk. Jakaś łowica tuńczyków. Już trzeci. Nawet można powiedzieć czwarty. Na dwie wędki teraz. Dwie wyrzuci, na dwie wędki będę działał. Kurwa.
Ajajaj. Dobra, mam. Co to jest? Pokaż, co masz. Wiśniak staropolski, kurwa. Moczypolan tak zwany, z wąsami. Prawie tak jak sumba brazylijski, tylko z otoczką wokół, nadsierdzia. A potem ci pokażę. Co ty się znasz, widzę? No proste, czytam poradnik, mówię ci. Jak mówię, będziesz się o chwilę pogadać przy kawie czy coś, to ci mogę wytłumaczyć rybacki cały ten świat. Też nie wiem, czy... Chce mi się w to brać, ale zobaczymy, ile pieniędzy zostanie. Z tego będzie? Zobaczysz, rozejrzyj się. Ilu tu widzisz rybaków? To właśnie nikogo. No, właśnie. Zero konkurencji. Znaczy, że chuje, bo płacą. Nie. Monopol. Znaczy, że nikt kurwa nie ogarnął wędki, tylko ja. Kumasz, jestem jedynym rybakiem w mieście. Masz monopol na jedną rzecz, a potem odstrzeliwujesz konkurencję, kurwa. Abordaże robisz, pirackie rozróby na morzu, kurwa. Pu, jebać tych garnuchów z innego morza. Rozumiesz? Jedno całe nasze. Kurwa, zerwała mi się. Jebana pizda. Na spokojnie. Cyk, cyk. No. Kurwa, znowu się zerwał. To ten sam. Chyba mlecznik, kurwa, różowobrody. Nic nie chce lecieć. Dobra, mam już 6 rybek. Ciekawe, czy mi się uda jeszcze złowić ostatnią na tym spławiku. Kurde, znowu się zerwała. Na spokojnie. Żyłka stara, może trzeba wymienić. Na spokojnie, nie. Ona się zrywa z haczyka, nie. Spławik, cała linka jest w zajebistym stanie. To jest ta, nie cięciwa, tylko żyłka. Linkę to masz, kurwa. Pewnie stary sum doświadczony, co wie, jako pierdolony. Tak, podjada mi przynęty pierdolony i z dupca. Dobra, tego suma już nawet nie uniosę. Spadajmy stąd. Dobra. Okej. Okay. Siatka pełna ryb, skurwysynu. Wiesz, o co chodzi? Dobra, teraz po co taksówki jedziemy do sklepu. Tuzin ryb, stary. Będziemy bogaci. Już to widzę. Jak dziwki będą nas wołać. Panie rybaku. Ruszaj się, garnuchu. Przed nami jeszcze kilka połowów. Na kuter się nie zbierze samemu gotówki. Ej, słuchaj. Właśnie. Możesz robić też kuter taksi, stary. Kuter taksi. No, skoro siedzisz w taksówkach, stary, to mógłby być dobry ruch. Rozszerzyć ofertę, działalność na wodne taksi. Ale tu po co jesteś, stary? Gaciu, babarany w smarze? Ciężko gruby. Może byś skoczył do jakiegoś sklepu. Ja nie mówię, że wiesz, wygląd to wszystko, co mamy, no ale jako sprzedawca chociaż byś się ogarnął. Bo trochę sprzedajesz, nie? Przejazdy. Biedę, w taksówce siedzi, to tam nikt mi na spodnie nie zagląda, no. Już jest tyle, okay. Mówię ci. That's who poppin', boy. Wiem, że ujebane, bo musiałem tam pogrzebać coś w silniku, wiesz, to co łapię, spodnie wytarłem potem, o co? Prosta sprawa, ja zawsze jako pierdalam orzeszki przed komputerem, albo przed telewizorem. Na przykład na celi, jak gdzieś mi orzeszki dostali Felixa, kurwa, w soli, to zawsze mam chusteczki obok siebie, ale zawsze wycieram w spodnie, kurwa, albo w rękaw. Moja pasja, wycieranie brudnych łap, kurwa, w ubrania. Jaka siksa. Co jest Lolita? Ale ma, kurwa, zderzok. I ocie kręca fez, garncuchu, sprawdź to.